Dlaczego pan nie chce wskazać jedynki? Bo pana zdaniem to są piłkarze dokładnie na tym samym poziomie i biorąc pod uwagę to, jak oni się prezentowali w meczach mistrzowskich, to też byli idealnie w tym samym punkcie, bo mi się wydaje, że cały czas wyżej jest mimo wszystko Fabiański, a nie Szczęsny. Ja myślę, że patrząc na tą pozycję i oczywiście na dyspozycję umiejętności i Fabiańskiego, i Szczęsnego mamy bramkarzy światowej klasy. Ustaliliśmy na jesień te zasady, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o występy w tych meczach międzypaństwowych i również powiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać w następnym roku, czyli na pewno będziemy działać na zasadzie takich półrocznej, to znaczy się będziemy określać numer jeden zawsze na początku tego okresu półrocznego. Czyli ja tak trochę odbieram, że pan odwleka tę decyzję. Ja myślę, że mając takich bramkarzy, to nie chodzi o odwlekanie, tylko mając takich bramkarzy na takim poziomie wyrównanym, ja mam nadzieję, że kwestia podstawowa nie odniosą żadnej kontuzji. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w którymś momencie teraz, na początku już na stałe określamy, że ten będzie numerem jeden. Nie daj Boże, ten numer jeden odniesie kontuzję. Zawsze będzie tak zawodnik. Zawsze może wydać. Tak, ale myślę, że to w tej kwestii jest w moim odczuciu najrozsądniejsza decyzja, żeby po prostu ten numer jeden, jak gdyby był w szczególności w meczach eliminacyjnych określany przed tymi meczami, które będą w danym półroczu.